Za nami drugie targi pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Wystawcy prezentowali swoje oferty i rozmawiali z kandydatami do podjęcia zatrudnienia. Targi cieszyły się dużą popularnością wśród absolwentów, osób wciąż uczących się oraz bezrobotnych. Bardzo się cieszymy, bo zarówno sporo firm przybyło, mamy ponad 50 różnych firm z różnych dziedzin, obszarów działalności i studenci w tym roku wyjątkowo są zainteresowani. Mamy także młodzież młodszą ze szkół. A więc myślę, że to dobrze świadczy o myśleniu przyszłościowym właśnie młodych ludzi. Jesteśmy też tutaj drugi raz. Widać, że rzeczywiście więcej i pracodawców jest w tym roku, ale też więcej osób przychodzi na te targi. Pytają o oferty pracy, też jakie są wymagania pracodawcy, więc o tym najczęściej rozmawiamy. To dobry moment do tego, aby studenci mogli dowiedzieć się, jakie oczekiwania ma względem nich rynek pracy. Jest niezwykle ważne, żeby od samego początku młodzież miała kontakt z żywą działalnością, taką rzeczywiście autentyczną działalnością. Także tutaj bardzo zabiegamy i cieszymy się, jeżeli nie tylko przemysł, nie tylko takie firmy produkcyjne, ale także biura i wszelkie inne firmy, banki. W drugich targach pracy w PWSZ w Tarnowie wzięło udział blisko 60 wystawców. Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Stowarzyszenie To Co Wspólne zorganizowali koncert charytatywny Integracja Rodzi Się w Sercu. Na scenie Tarnowskiego Teatru można było zobaczyć spektakle teatralne w wykonaniu uczniów oraz rodziców. Cieszymy się, że tak wielu artystów chętnie tutaj do nas przybyło i oczywiście bezpłatnie w tym koncercie uczestniczą. Przed chwileczką były występy dla klas 1-3 i dla klas 4-6 z naszej szkoły, nie tylko, i były ogromne brawa, także myślę, że to jest taki najlepszy sprawdzian dla nas wszystkich. Udział wziął także aktor Tarnowskiego Teatru Jerzy Pal, który wcielił się w rolę króla. Trzeci raz jestem w tym pięknym bałaganie i w tej pięknej, fantastycznej imprezie, która się odbywa tutaj na rzecz dzieci potrzebujących z dziewiątki. I 3 lata męczymy się ze sobą jako taka grupa. No, ja doszlusowałem do rodziców, którzy od 3 lat występowali, robili swoje przedstawienia. W pierwszym roku byłem konsultantem, w drugim zagrałem Wielkie Rulki, a teraz mi dali rolę króla. Także razem z nimi staram się bawić publiczność podczas tych naszych koncertów. Pomysł zaczerpnęliśmy w sumie z internetu, znaleźliśmy taką bajeczkę w internecie i na spotkaniach takich teatralnych dopracowaliśmy scenariusz, rozbudowaliśmy, uaktualniliśmy między innymi o 500+ i różne tam inne wtręty, także w znaczącej części my sami jesteśmy autorami tego scenariusza, a pomysł wziął się z tego, że szkoła, do której chodzą nasze dzieci, jest szkołą integracyjną i zawsze są jakieś potrzeby właśnie takie charytatywne, żeby pomóc jakiemuś choremu dziecku, i to już trzeci nasz taki występ z taką ideą. Cel jest szczytny, zbieramy na pieniążki na chore dzieci, które chodzą do szkoły, do dziewiątki. I oczywiście takich dzieci jest coraz więcej, więc myślę, że ta impreza się nie będzie zwijać, ale właśnie rozwijać i tworzyć, ponieważ bardzo dużo jest pieniędzy potrzebnych na dzieci i dla dzieci. W koncercie udział wziął także uczestnik programu The Voice of Poland Michał Krawczyk i GOS.pl. Taneczne występy zapewniła grupa Shiva. To już ostatni mecz w tym sezonie pierwszej ligi szczypiornistów. Na hali Jaskółka Tarnowianie zmierzą się z ekipą Motoyel Joława. Piłkarze ręczni SPR-u Tarnów zapewnili sobie już utrzymanie na zapleczu Superligi. Drużyna z Oławy, walcząca w górnej części tabeli, obecnie plasuje się na 4. miejscu. Początek meczu w Tarnowie Mościcach o godzinie 18:00. Czwartoligowa drużyna GKS Drwinia Drwinka będzie rywalem tarnowskich Jaskółek w finale Pucharu Polski na szczeblu Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Piłkarze z Drwinki w półfinale pokonali w rzutach karnych rezerwy Termaliki Bruk Betu Nieciecza 4-3. W regulaminowym czasie padł wynik 1-1. Mecz finałowy odbędzie się najprawdopodobniej 1 czerwca. W sobotę na Stadionie Miejskim w Tarnowie Mościcach piłkarze Unitarnów podejmą ekipę Czarnych Połaniec. Mecz z tą drużyną będzie niezwykle ważnym spotkaniem w kontekście utrzymania Jaskółek w rozgrywkach trzeciej ligi. Początek o godzinie 17:00.